Interesuję się ciężką muzyką i chciałbym posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Tocz Toczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Była Metallica, to dziś będzie kolejny zespół z Wielkiej Czwórki, a będzie to oczywiście Slayer. Slayer to kapela, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Założony w 1981 roku w Huntington Park thrash metalowy zespół jest zdecydowanie jedną z najbardziej znanych kapel metalowych na świecie. Wraz z grupami Metallica, Megadeth i Anthrax, Slayer tworzy tak zwaną wielką czwórkę thrash metalu. Oprócz tego, że Slayer jest bardzo popularnym zespołem, jest także niezwykle wpływowy dla gatunków takich jak death metal czy black metal. Dziś więc skupimy się na dyskografii zespołu liczącej 11 płyt studyjnych, a więc nie przedłużam i lecimy z tematem. Jak zwykle, zaczynamy od debiutu, jakim jest wydany w 1983 roku album Show No Mercy. Można powiedzieć, że jest to album, którego tytuł jest adekwatny do tego, co się na nim dzieje. Na tej płycie Slayer dosłownie nie okazuje litości. Muzyka na tym albumie jest szybka, wściekła i ciężka. Riffy na tej płycie są po prostu niesamowite i to, co tutaj się dzieje, jest wręcz nie do opisania. Album ten mocno krytykowano za słabą produkcję, bo rzeczywiście album ten nie brzmi rewelacyjnie, jeśli chodzi o produkcję. Ale jeśli chodzi o muzykę, to wręcz przeciwnie, bo muzyka na Show No Mercy jest po prostu znakomita. A kawałki takie jak tytułowe Show No Mercy czy Black Magic to absolutne klasyki i znakomite utwory. Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Show No Mercy to po prostu znakomity album i płyta, którą zdecydowanie warto przesłuchać, bo to niesamowity klasyk thrash metalowej sceny. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie słyszał tego albumu, to nadróbcie to czym prędzej. Czas zatem na drugi album Slayera, jakim jest wydany w 1985 roku, Hell Awaits. Ten album powszechnie uważa się za jedną z głównych inspiracji dla gatunku death metal. Niektórzy nawet uważają Slayera za jedną z głównych protoplast do death metalu. Sam album uważa się za bardziej progresywny w porównaniu do poprzedniego. Płyta ta, podobnie jak poprzednia, jest utrzymana w stylu oldschoolowego thrash metalu, a teksty utworów odnoszą się m.in. do piekła czy szatana. Muzyka na Hell Awaits to istna trashowa sieka. Agresja i riffy na tej płycie są wręcz nie do opisania. Ba, kiedyś nawet usłyszałem takie stwierdzenie, że ten album brzmi tak, jakby UFO spotkało się z członkami zespołu i powiedziało im: tak macie grać metal. I faktycznie muzyka na tej płycie jest tak szybka i agresywna, że można by tak pomyśleć. To po prostu niesamowita płyta. Nic dodać, nic ująć. Klasyk i tyle. Dochodzimy do trzeciej i prawdopodobnie najbardziej znanej płyty zespołu, jaką jest wydany w 1986 roku album Rain in Blood. Podobnie jak Hell Awaits, album ten jest uważany za jedną z głównych inspiracji dla death metalu. I trzeba też przyznać, że ten album to doskonały przykład ponadczasowej płyty, ponieważ brzmienie na tej płycie, jak na swoje czasy, jest rewelacyjne, bo mimo upływu niemal 36 lat, album ten wciąż trzyma poziom i brzmi tak, że równie dobrze mógł być wydany dzisiaj. Bo jeśli chodzi o produkcję, to jest ona po prostu niesamowita. I ciężko mi znaleźć drugą taką płytę, która mimo upływu ponad 3 dekad brzmi wciąż równie dobrze i nie zestarzała się choć trochę. A muzyka na tej płycie jest po prostu niesamowita. Dodatkowo perkusista, Dave Lombardo, był w stanie na tej płycie wykonać średnio 280 uderzeń na minutę. Ta płyta to po prostu brutalna, nie do opisania sieka. Album ten jest zaskakująco krótki, bo trwa niecałe 29 minut, więc jest bardzo krótki, ale kompozycje na nim są niezwykle szybkie i krótkie i dosłownie miażdżą. W końcu z tej płyty pochodzi kultowy kawałek grupy Angel of Death, odnoszący się do Józefa Mengele, nazistowskiego zbrodniarza, znanego także jako Anioł Śmierci. Oczywiście są też inne niezwykłe łomoty, jak na przykład Raining Blood czy Jesus Saves. I cóż więcej mogę powiedzieć? Rain in Blood to niezwykły album i absolutny klasyk, jeśli chodzi o Slayera i thrash metal, i płyta, którą zdecydowanie warto znać. Sam posiadam ten album w wersji na CD i gorąco polecam. Czas zatem na kolejny dorobek grupy, który ukazał się 2 lata później, zatytułowany South of Heaven. Muzyka na tym albumie jest nieco inna niż na Rain in Blood. Jest wolniejsza, spokojniejsza i bardziej melodyjna.
Nie oznacza to, że nie ma tu szybkich utworów, bo jak najbardziej są, jak na przykład Ghost of War czy Silent Scream. Jeśli chodzi o brzmienie płyty, to jest ono podobne do tego z poprzedniej. W końcu ten album, podobnie jak poprzedni, został wyprodukowany przez Erika Rubina. No i trzeba przyznać, że brzmienie wciąż trzyma poziom. Jak wspomniałem, na tym albumie oprócz typowych thrashowych utworów, są też wolniejsze kawałki, takie jak tytułowy South of Heaven. Dodatkowo tematyka tekstów na tym albumie jest też ciut inna, bo oprócz tekstów o zabijaniu i śmierci, są też teksty na przykład o religijnym przesłaniu. Na tym albumie znalazł się także cover utworu Desistant Aggressor zespołu Judas Priest. Także podsumowując, South of Heaven to kolejny świetny album w dorobku Slayera i kolejna płyta zdecydowanie godna polecenia. I w 1990 roku ukazał się piąty album studyjny grupy zatytułowany Seasons in the Abyss. Jeśli chodzi o muzykę, to ten album jest porównywany do dwóch poprzednich płyt South of Heaven i Rain in Blood. I rzeczywiście, Seasons in the Abyss brzmi bardzo podobnie do tych wydawnictw. Można powiedzieć, że ten album to takie połączenie właśnie tych dwóch płyt, jeśli chodzi o muzykę. Bo są tu zarówno wolniejsze momenty i melodie jak na South of Heaven, jak i szybkie momenty z bardzo szybkimi riffami. Są to zarówno szybkie, typowe, thrashowe strzały, jak i wolniejsze, bardziej melodyjne utwory. Są też kawałki będące połączeniem tego wszystkiego, czego doskonałym przykładem jest mój ulubiony kawałek z tej płyty, czyli tytułowy Seasons in the Abyss, którego początek jest dość wolny, ale potem się rozkręca i przyspiesza. Niesamowity kawałek i zdecydowanie jeden z najlepszych kawałków Slayera. Cała ta płyta to świetny album. To kolejny absolutny klasyk i zdecydowanie jedna z najlepszych płyt Slayera. Sam posiadam ten album na CD i szczerze polecam. W 1992 roku z grupy odszedł oryginalny perkusista Dave Lombardo, którego zastąpił Paul Bostaff, który grał z takimi kapelami jak Forbidden Exodus czy Testament. I wraz z nim grupa nagrała swój szósty album studyjny, Divine Intervention. Niektórzy porównują ten album do płyty Rain in Blood i czasem nazywają ten album Rain in Blood 2. I faktycznie, ta płyta przypomina wspomniany album. Podobnie jak na Rain in Blood, znaczna część utworów to szybkie, thrashowe strzały, aczkolwiek znalazły się też utwory bardziej przypominające chociażby South of Heaven, takie jak tytułowy Divine Intervention. Można powiedzieć, że Divine Intervention to ostatni album Slayera zagrany w klasycznym, thrashowym stylu. Kompozycje są utrzymane w stylu bardzo podobnym do poprzednich dokonań i uważam, że Divine Intervention to naprawdę dobry album. Nie mówię, że jest to najlepszy album Slayera, ale i tak uważam, że to wciąż mega dobry krążek, który zdecydowanie warto przesłuchać. 4 lata później ukazał się siódmy i dość kontrowersyjny album grupy Diabolus in Musica. Album ten został różnie odebrany przez fanów, ponieważ różnił się on od poprzednich wydawnictw praktycznie wszystkim. Muzyka na tym albumie była inna niż na wcześniejszych albumach i zamiast szybkiego, surowego thrash metalu dostaliśmy bardziej wolniejszy groove metal. Dodatkowo oprawa graficzna też jest zupełnie inna niż na wcześniejszych wydawnictwach. Plus teksty utworów na tej płycie, zamiast opowiadać o mordercach czy nazistowskich zbrodniarzach, opowiadają o Bogu czy o religii. Sam tytuł płyty w dosłownym tłumaczeniu oznacza diabeł w muzyce. Przez fanów klasycznego thrash metalu ten album raczej nie zostałby dobrze przyjęty i płyta ta spotkała się z dość mieszanym przyjęciem. Jednak tak naprawdę ten album nie jest jeszcze aż taki zły, jak mogłoby się wydawać. Wiadomo, muzyka na nim jest wolniejsza i inna niż na starszych dokonaniach, ale to nie oznacza, że jest to zły album. Wciąż muzyka na nim jest ciężka i mocna, więc mimo iż Slayer na tej płycie przyszedł w nieco inną stronę, to i tak dali ok album, ale nie jest to w żadnym wypadku najlepszy album Slayera. I tak oto dochodzimy do ósmej płyty, jaką jest wydany w 2001 roku God Hates Us All. Album ten pierwotnie miał się nazywać Soundtrack to the Apocalypse, jednak frontman Tom Araya zasugerował, że ten tytuł lepiej by pasował do później wydanego boxsetu. I tak oto album ten został nazwany God Hates Us All. Perkusista Paul Bostaff stwierdził, że zespół chciał zrobić coś bardziej agresywnego z nowym podejściem do kreatywności, nie tylko od strony muzycznej, ale także od strony tekstów. Teksty utworów na tej płycie opowiadają m.in. o religii, morderstwach czy o zemście. Muzycznie ten album jest szybszy niż poprzedni, a także bardziej agresywny. Jest podobny do swojego poprzednika, ale nie identyczny i moim zdaniem God Hates Us All to album lepszy niż Diabolus in Musica. Nie mówię, że jest to najlepszy album Slayera, ale moim zdaniem jest to jak najbardziej płyta na poziomie. Jednak album ten, podobnie jak poprzednia płyta, został różnie odebrany. Kontrowersja wokół niego spowodowała m.in. okładka przedstawiająca Biblię najeżoną gwoździami z logiem Slayera, jednak został dodany jeszcze slipcase, ukrywający oryginalną okładkę. Ale mimo wszystko uważam, iż jest to jak najbardziej udany album. Posiadam go na CD i szczerze polecam.
Zanim zespół nagrał kolejny album, doszło do zmiany perkusisty i do zespołu wrócił Dave Lombardo, który grał na pierwszych 5 płytach zespołu. I tak oto ponownie w oryginalnym składzie grupa nagrała swój 9 album studyjny zatytułowany Christ Illusion. Podobnie jak poprzednia płyta, okładka tej płyty wywołała spore kontrowersje. Oryginalna okładka przedstawiała okaleczonego Jezusa, powstała jednak alternatywna wersja okładki. Jeśli chodzi o muzykę, to Christ Illusion przedstawiała podobny styl co poprzednia płyta. Dominują to przede wszystkim szybkie kawałki, ale są też spowolnienia, jak na przykład intro utworu Cult. Utwory na tej płycie charakteryzują się szybką grą na perkusji, ciężkimi riffami gitarowymi i partiami solowymi charakterystycznymi dla zespołu. Jako całość, moim zdaniem, Christ Illusion wypada naprawdę dobrze i uważam ten album za kolejną udaną płytę Slayera. 3 lata później światło dzienne ujrzał kolejny album grupy pod tytułem World Painted Blood. Na World Painted Blood Slayer wciąż gra w swoim charakterystycznym thrashowym stylu. Kompozycje jak wcześniej są utrzymane w szybkim tempie i są tu jak najbardziej mocne riffy, ale są też partie solowe giwe gitarzysty. Jednym z najbardziej znanych utworów na tej płycie jest Psychopathy Red, opowiadający o Andrzeju Cicatillo, radzieckim seryjnym mordercy i kanibalu. Ogólnie World Painted Blood to album bardzo zachowawczy. Nie jest to w żadnym wypadku najlepszy album Slayera, ale na pewno nie jest zły. Myślę, że jest to płyta, którą warto chociaż przesłuchać, bo to wciąż solidny krążek. Na kolejną płytę Slayera trzeba było poczekać aż 6 lat. W tym czasie grupę opuścił perkusista Dave Lombardo i do zespołu wrócił Paul Bostaff. Niestety gitarzysta Jeff Hanneman w 2011 roku zachorował na martwicze zapalenie powięzi. Z tego też powodu na koncertach musiał go zastąpić ktoś inny. Tym zastępcą był Gary Holt, gitarzysta grupy Exodus, a także Pat O'Brien, znany z grupy Cannibal Corpse, który grał z zespołem wtedy, gdy Holt nie mógł tego robić. Potem Hanneman wycofał się z koncertowania ze względu na stan zdrowia i niestety dnia 2 maja 2013 roku Jeff Hanneman zmarł. Oficjalną przyczyną śmierci Jeffa była alkoholowa marskość wątroby. Zastępcą Jeffa został wówczas Gary Holt. I tak oto dochodzimy do ostatniej płyty Slayera, jaką jest wydany w 2015 roku album Repentless. Pomimo dość istotnych zmian w składzie, Slayer na tej płycie zachował swój wcześniejszy styl. Muzyka na Repentless to trash w nowym wydaniu. Jest tu agresja, szybkie, wściekłe riffy, tempo, sieka. Generalnie jest to po prostu solidny trash. Oczywiście oprócz typowych, surowych, szybkich utworów charakterystycznych dla Slayera, takich jak tytułowy Repentless, są też utwory o wolniejszym tempie, takie jak Pride and Prejudice. Podobnie jak poprzedni album, jest to album dość zachowawczy, aczkolwiek uważam, że Repentless to album lepszy niż World Painted Blood. A jako album kończący studyjny dorobek zespołu, moim zdaniem sprawdza się naprawdę dobrze. Także kończę ten oto materiał, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak tak to zostawcie lajka, suba, komentarz i co tam jeszcze chcecie. Tymczasem to ode mnie na tyle, widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i cześć.